siebie, tylko interwencję zanotował na 9 rzutów Green. Widać, że Duńczycy grają bardziej nerwowo pod presją wyniku. Lauge Schmidt jednak przedarł się. To jest drugi raz podobna sytuacja, w podobny sposób wykorzystana właśnie przez tego rozgrywającego. Ale mamy karę dla Christiansena za faul na Żytnikowie. Grać będą Rosjanie w osłabieniu. Jeszcze nie koniec nadziei drużyny Kuleszow. Wszystkie czasy już wykorzystał Gudmundsson. Jeszcze raz Żytnikow. W locie odpychany przez Christiansen. Dopiero trzecie wykluczenie w tym meczu. Jak wykorzystają grę w przewadze Rosjanie. Bieriewień, Żytnikow i Gropulo. Szeroko Szyszkari, Bibiro, Paleonik, tylko czekają na sygnał. Zaraz będą zbiegać tutaj zapewne. No, myślałem, że inaczej to Rosjanie zagrają, a zagrali dość szybko, rzutem z dość dużej odległości. No i co najważniejsze, rzutem niecelnym Konstantina i Grop. Marnowali trzecią szansę, żeby znów troszeczkę ten wynik poprawić. Cztery bramki przewagi, to już biorąc pod uwagę czas dużo, ale jeszcze kontra Dibirov, Szyszkariew. Świetnie współpracuje ta para skrzydłowych. Czemu nie grają całego meczu? Wiadomo, że tu się to jest szalona robota. Mnóstwo trzeba napracować, jeśli chodzi o skrzydłowych, nabiegać. Zmienił też swoich skrzydłowych przecież Gudmundsson. Dibirov z Szyszkariewem prezentują się o niebo lepiej niż Skopincew i Kowalio. Olgard jest na rozegraniu, gra pasywna i jest szansa Lewsin. 30 do 27. Duńczycy nerwowo. Oni już mają 9 strat, a wszystkie po przerwie. Żytnikow, Bieriewień. Grali zbyt koronkowo. Bieriewień nie decydował się na rzut, tylko jeszcze próbował odgrywać do Żytnikowa. 2 minuty do końca. W tym czasie można odrobić 3 bramki, ale trzeba zagrać perfekcyjnie. I w ataku, i w obronie. A przede wszystkim tę pierwszą rzucić dosyć szybko. Ma tu zbyt dużo czasu na wymianę piłki. Zbiega Dibirov, Żytnikow i Gropulo z Kozłem, ale już tam się przesunęli René Toft Hansen i Mikkel Hansen. Ucieka czas Rosjanom, ba, nawet mają teraz sygnalizowaną grę pasywną. A potrzebują bramki. Już ten rzut będzie wymuszony, a jeśli to Dieriewień, ale wysoko skoczyli Duńczycy blokujący i posłał tę piłkę Dieriewień nad bramką. I w tym momencie to już się wszystko rozstrzygnęło. Mogą być spokojni Duńczycy. Minutę zmarnowali, prawie minutę na zdobycie tej 28 bramki Rosjanie. Na zakończenie akcji rzutem, no bo bramki nie zdobyli. No i w efekcie Duńczycy odniosą zwycięstwo. Jeszcze faulowany był Spellerberg. Wszystkim swoim zawodnikom dali pograć obaj trenerzy. Gra pasywna, pół minuty do końca i przepuścił Lewsin rzut. Lauge Schmidt. A Lauge Schmidt zdobywa swoją 9. bramkę. On jest zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem w reprezentacji Danii. Z bardzo dobrym bilansem, 9 na 13 prób.
A jest 11 sekund do końca i prosi o czas, wykorzystuje swój czas Oleg Kuleszow, ale już wie, że on zagra za dwa dni z Argentyną o czwarte miejsce. Że już niczego więcej Rosjanie nie zdziałają w tej grupie. Że Polska z Danią zagra o miejsce drugie. Grają inaczej, zmienili swój styl gry Rosjanie od tych czasów, długich czasów Władimira Maksimowa. Oleg Kuleszow był trenerem spośród 10 kandydatów wybranym w takim castingu ponad 2 lata temu. Ale na razie ćwierćfinał poprzednich Mistrzostw Świata przegrany ze Słowenią. A teraz do tego ćwierćfinału jeszcze droga daleka. Jevdokimov w znaczniku bramkarskim, więc 7 zawodników ma w polu reprezentacja Rosji. Kilka sekund na zdobycie bramki, rzuca Dierywień. To się udało. Różnicą 3 goli przegrywa Rosja, która w drugiej połowie rzuciła o 5 bramek więcej od Duńczyków. No ale decydujące było te 12 minut końcowych pierwszej części spotkania. Wtedy Rosja nie rzuciła żadnej bramki, straciła 8. To pozwalało grać z mniejszym lub większym spokojem, ale z cały czas bezpiecznym zapasem Duńczykom po przerwie. 3 bramki różnicy to maksimum, co 3 bramki straty to maksimum, co udało się Rosji odrobić w drugiej połowie tego spotkania. W Rosji Szyszkariew 8-8. Fantastyczny bilans tego zawodnika. 100% również Dibirov 5-5, ale nagrodę dla najlepszego gracza meczu zapewne odbierze któryś z Duńczyków, Lauge Schmidt. Za chwilę się przekonamy. Ważne, że już w tym momencie Dania ma 6 punktów, tyle co Polska. I te drużyny spotkają się pojutrze w meczu, który będzie meczem o drugie miejsce, no bo Niemcy po dzisiejszym zwycięstwie nad Argentyną, mając przed sobą jeszcze mecz z Arabią Saudyjską, mają te pierwsze miejsce jak w banku. Czekamy na decyzję. Tak, Lauge Schmidt. Dostanie nagrodę dla najlepszego zawodnika tego spotkania. Jego bilans 9 bramek na 13 prób, 3 asysty. Lauge Schmidt zatem z nagrodą. Duńczycy odnieśli pierwsze ważne zwycięstwo na tym turnieju po remisach z Argentyną i z Niemcami. Teraz mogą odetchnąć z ulgą. No i my czekamy teraz na mecz z nimi. Remis da Danii drugie miejsce w grupie. My musimy z podopiecznymi Gudmundsona wygrać. Tak wygląda tabela grupy D po 4 spotkaniach. I wszystko już jest prawie jasne. Wszyscy już wiedzą w ostatniej kolejce, o co grają. Będą to niezwykle ciekawe spotkania. Nas oczywiście najbardziej interesuje starcie z Duńczykami. Pięknie Państwu dziękuję z Lusail. Patrząc jeszcze na planszę z statystyką tego spotkania, żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Jacek Laskowski. Do usłyszenia.